W nocy z 26 na 27 stycznia w pustostanie przy ulicy Reja w Jaworznie Starej Hucie doszło do pożaru. Na miejscu zdarzenia natychmiast pojawiły się zastępy straży pożarnej. Ratownicy z płonącego budynku wydostali jedną osobę. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że pożarem objęty jest trzykondygnacyjny pustostan. Pożar obejmował pierwsze piętro oraz poddasze. Po wejściu zastępów do obiektu znaleziono jedną osobę poszkodowaną, która wykazywała oznaki potrucia gazami pożarowymi. Została zaopatrzona i przekazana pogotowiu. Nasze działania polegały na podaniu dwóch prądów gaśniczych do wnętrza palącego się budynku. W sumie w akcji brało udział 8 zastępów, 32 ratowników. Działania trwały około 3 godzin. Akcja gaśnicza była o tyle trudna, że tuż przy pustostanie stoi zamieszkały dom, który również mógł stanąć w płomieniach. Z ogniem walczyło 8 zastępów straży pożarnej, w tym 32 ratowników. Akcja gaśnicza trwała 3 godziny. Poszkodowany w pożarze mężczyzna z rozpoznaniem objawów zatrucia gazami pożarowymi trafił do jaworznickiego szpitala.